Bezwzględny, surowy, zdziczały western. Gorzka, postapokaliptyczna historia o końcu. Nie do końca, wszystkiego. Australijski dramat drogi, rozgrywający się pośród suchych, wypłowiałych krajobrazów, wyreżyserowany przez twórcę Królestwa Zwierząt oraz króla Davida Michoda. Przed Wami Rover. Z Guyem Piercem i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. Historia, rozgrywająca się 10 lat po światowym załamaniu gospodarczym, w której podążamy za enigmatycznym, małomównym Erikiem. Ten z kolei, pośród australijskiego interioru, próbuje odzyskać niedawno skradziony mu samochód. Erik, czyli Guy Pierce, rusza w pogoń za złodziejami. Na swojej drodze spotyka Reya. W tego wciela się w jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej roli w swojej dotychczasowej karierze Robert Pattinson. Ray jest czwartym członkiem gangu odpowiedzialnego za kradzież samochodu Erika. Ray też z występkiem tym nie ma nic wspólnego, gdyż wcześniej, ranny podczas jednego ze starć, został przez swoich współbratymców porzucony. Eric. Nie zdradzając swoich przyszłych planów, wymusza na Reju, aby ten pomógł mu wyśledzić złodziei. Sytuacja się komplikuje, gdy jednym z nich okazuje się brat Reja. To tak naprawdę skromny dwupostaciowy dramat po części w stylu drogi Kormaka McCartiego. Niewielka, ale jakże brutalna, przygnębiająca i dobitna opowieść o zemście. Podróż przez opuszczoną Australię, panujące na każdym zakurzonym rogu bezprawie. Poczucie beznadziei, klimat powolnych, epickich spaghetti westernów, ale i Mad Maxa. Ze zwierzęcała, zdziczała ludzkość, powoli pożerające wszystko szaleństwo, degradacja struktur społecznych, brak moralności oraz jej wyznaczników. W Rover nie dowiadujemy się zbyt wiele na temat świata przedstawionego, przynajmniej za pomocą słów. Zamiast tego obserwujemy kolejne lokacje, do których trafiają bohaterowie oraz zamieszkujące je społeczności. I na tej podstawie snujemy kolejne teorie. Michot celowo nie zdradza zbyt wiele. Nie odpowiada dlaczego, po co, jak. Dzięki czemu możemy się skupić na tym, na czym faktycznie mu zależy. Na skromnej opowieści o narodzinach pierwszych, poszarpanych nici zaufania, pomiędzy bohaterami do siebie zupełnie nieprzystającymi, postaciach łapiących się ostatnich skrawków nadziei, pozwalających sobie w końcu na subtelne, prawie że niewidoczne opuszczenie gardy. To jednak rzeczywistość brutalna, nie biorąca żadnych jeńców, nie wybaczająca słabości, śmierć. Jest tu na porządku dziennym. Przenika produkcja australijskiego twórcy na wskroś. Poza skojarzeniami z drogą czy Mad Maxem, sporo tu motywów oraz tropów z serii Gier Fallout. Z racji na postapokaliptyczne tło, ludzkość znajdującą się na skraju szaleństwa, a być może już tak naprawdę dawno oszalałą. Równie poszarzałą co krajobrazy otaczające małe, brudne i przegniłe skupiska ludzkie. Wszystko tu wydaje się wisieć na skraju przepaści. A jednak, przekorna natura ludzka wciąż upomina się o swoje. Wciąż walczy o ostatni, a potem jeszcze jeden, haust dusznego, gryzącego gardło powietrza. To też i rola w przypadku Roberta Pattinsona, pozwoliła mu po nadającym mu ciężką do zmycia łatkę tego aktora ze zmierzchu wejść na nowy. Wyższy, bardziej nieokrzesany aktorski poziom. Choć warto w tym momencie i wspomnieć o jego wcześniejszym udanym pod względem aktorskim występie w Kosmopolis, Davida Cronenberga z 2012 roku. To dopiero jednak po Rover Pattinson wyraźnie skręcił, czy może też miał w końcu szansę na to, aby skręcić w stronę kina bardziej niezależnego. Guy Pierce z kolei stanowi doskonałą przeciwwagę do Pattinsona, jest chłodny, wykalkulowany. Zdaje się nie mieć sumienia, ale zdaje się i sprawiać wrażenie człowieka, nad którym ciąży wielka tragedia z przeszłości. Jego oczy są przerażająco puste, jego spojrzenie stanowcze, jego postawa zbolała. Zarośnięty, z włosami, wtapia się w australijskie, emanujące beznadzieją tło. W tworzeniu tej dystopijnej historii reżyserowi pomagał inny, znany Australijczyk, Joel Edgerton, którego ostatnio mogliśmy oglądać choćby w serialu Dark Matter od Apple TV. Warto też tu wspomnieć świetną rolę w innym równie niepokojąco klimatycznym i wyraźnie minimalistycznym filmie postapo, czy raczej rodzinnym dramacie rozgrywającym się w postapokaliptycznych realiach. To przychodzi po zmroku. Treja Edwarda Schulza. Edgerton pojawił się również we wspomnianych wcześniej królestwie zwierząt oraz królu, reżysera Rover. Michot nie oszczędza tu odbiorcy. Przedstawia przyszłość zgniłą, brudną, spoconą, śmierdzącą. Przyszłość, która się poddała, świat wegetujący, niczego nie oczekujący. W pewnym sensie zawieszony w próżni, martwy w środku, bez celu i nadziei. Rover to film silnie przygnębiający i depresyjny, kreślący obraz powolnego, ale jakże bolesnego upadku społeczeństwa. Przynajmniej społeczeństwa, jakie znamy. Ale i wizji przyszłości wcale nie tak niemożliwej do spełnienia. Ludzkość w świecie upadłym, załamanym i złamanym, pozbawionym praw i jakichkolwiek struktur, nieubłaganie się rozkłada. Zmysł przetrwania pożera tu empatię. Monotonia rower, jego senność i ponurość są zdecydowanie niekomfortowe. Chwilami wręcz zniechęcają do dalszego oglądania, odrzucają od tej rzeczywistości, w której nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby się znaleźć. Ale jest w tej historii pewien magnetyzm, nie tylko w oczach poszarpanego przez przeszłość Erika. Oczach wyczerpanych i zdolnych do wszystkiego, oczach, które się poddały i którym nic już w życiu nie pozostało, ale i wiąkającym się, potykającym o własne słowa reju, chłopaku szczerym, wręcz boleśnie autentycznym, chłopaku, który chce żyć, ale też i chłopaku zdającym sobie sprawę z tego, że przeżyć samemu będzie mu ciężko, z powolnego w gestach i mowie marzycielskiego reja emanuje przystający do tego australijskiego małego piekła, człowieczeństwo i pewna niewinność. Tęsknota za, w cudzysłowie, rajem utraconym. Ja i w Królestwie Zwierząt, debiucie Michoda rozgrywającym się we współczesnym Melbourne, filmie eksplorującym tematy lojalności, moralności oraz przetrwania w kryminalnym podziemiu i w dystopijnym Rover, reżyser wgłębia się w psychikę głównych bohaterów. Śledzi ich zachowania, reakcje i wybory. W obu filmach też dialogi są oszczędne. Narracja minimalistyczna, atmosfera ponura, a jeden z tematów przewodnich stanowi powolny rozkład społeczeństwa. To także i zapis kreowania się nietypowych więzi pomiędzy bohaterami z dwóch stron barykady. Dla kogo jest więc Rover? Dla fanów i fanek kina niedopowiedzeń, kina surowego, przygnębiającego, dyskomfortowego, kina drogi z elementami westernu, australijskiej kinematografii oraz nietypowych ścieżek dźwiękowych. Rover niewiele wyjaśnia. Niewiele też chce wyjaśniać. Przedstawia wielkie krajobrazy, pośród nich umieszcza zaś małych bohaterów. To jedna z tych historii, które najwięcej zyskują po czasie, gdy już usadowią się w naszych głowach, przytłoczą swoim ciężkim klimatem. Kino nieidealne, kino nie do końca w moim stylu, ale też i kino, do którego warto się ustosunkować samemu. Choć to też i kino, humory zdecydowanie niepoprawiające. Not, not everything has to be about some.